W dzisiejszym fragmencie z Księgi Rodzaju, który mogliśmy usłyszeć albo przeczytać, jeżeli sobie czytamy w domu liturgię z każdego dnia, liturgię słowa, mowa jest o tym, co jest jakby w centrum każdej religii, także tej religii, która ma korzenie judaistyczne, ale jest chrześcijańską, bardzo ważnej i centralnej idei, mianowicie zbawienia, czyli ocalenia z tego, w co popada człowiek, w to, co sam się wplątuje i w jaki sposób Bóg go wyzwala. Mamy do czynienia z bardzo starą wypowiedzią, która jest wyrażona w postaci symboli, obrazów, taka bardzo cielesna, ale taka też idea zbawienia powinna być. Trzeba by było porzucić te sformułowania, jakie znajdujemy jeszcze w XIX wieku i w początkach XX, kiedy doszło o to, ażeby zbawić duszę swoją. Zbawiamy siebie, albo lepiej pozwalamy, żeby Bóg nas zbawił, całych, z ciałem i duszą. Mało tego, zbawienie dotyczy społeczności wierzących. Zmierzamy do zbawienia w Kościele, we wspólnocie. Ale powróćmy do tego tekstu, w którym to mamy, jak to mówiliśmy przedwczoraj, bardzo obcy nam klimat, kulturę, język, literaturę. To jest miejsce, gdzie trudno jest żyć, że trzeba ziemię nawadniać. To jest ta ojczyzna literacka tego autora. I dlatego pokazuje ten autor szczęście człowieka, wybranie człowieka do szczęścia za pomocą oazy, w której człowiek jest umieszczony, w której człowiek nie musi pracować, w której ma wszystko, co potrzeba do życia. Jest też jedna przestroga, żeby nie spożyć owoców tylko z jednego drzewa. Kobieta, która potrzebuje oparcia w mężczyźnie, także ma tego mężczyznę. Może czuć się bardzo szczęśliwa i pewna siebie, bo przecież Bóg troszczy się o wszystko, aby wszystko miała i ma. I wiemy, że pod wpływem tego, co stało się pomiędzy nią a wężem, straciła wszystko. To znaczy, nagle okazało się, że są nadzy, czyli obcy sobie, nie mają tego zaufania, jakie mają ludzie, którzy się kochają. Chowają się przed Bogiem. I dochodzi do czegoś, co można by było porównać z takim zarządzeniem porządku przez szejka, przez kogoś, kto przewodzi karawanie. To, co powie, musi się stać. Ma moc sprawczą. To słowo, które wypowiada Bóg, podobny do kogoś, kto jest absolutnym władcą jakiejś małej społeczności. Bóg więc zaczyna przesłuchiwać, poczynając od mężczyzny, poprzez kobiety. Ciekawe, że nie pyta, dlaczegoś to uczynił węża. Nie ma co pytać, skoro on jest właśnie po to. On jest taki. On czyni zło. On wprowadza zło. On jest zawsze przeciwnikiem z Bogiem i przeciwnikiem z człowiekiem. Ale też wypowiada sentencję, tak jak to wypowiada szejk czy naczelnik karawany, jakiś absolutny władca jakiejś niedużej społeczności. Bóg więc wypowiada po kolei, co będzie się stało z człowiekiem, z mężczyzną. Nie będzie już mógł przebywać w tym miejscu idealnym, gdzie miał tylko doglądać i spożywać i korzystać. Ale będzie odtąd musiał ciężko pracować na roli, która będzie nieurodzajna, która będzie wymagała potu i trudu, żeby cokolwiek w ogóle wydobyć z tej ziemi jako plony. Kobieta jest także obciążona tym, co można byłoby nazwać bólami porodu, ale także takim właśnie zdeklasowaniem kobiety. To właśnie w tym tekście jest zawarte to, jaka jest rola kobiety, w jaki sposób podporządkowana mężczyźnie, że będzie pragnęła, że będzie ciągnęła do niego. W taki sposób autor pokazuje sytuację kobiety, która będzie szukać jakby zawsze oparcia mężczyzny,
spełnienia właśnie w relacji z drugim człowiekiem. I wreszcie słyszymy także słowa wypowiedziane do węża, ale słowa, które właściwie są adresowane do każdego człowieka. To jest pierwsza obietnica wyrwania człowieka z tej niewoli, w którą popadł. Pierwsza obietnica zbawienia. Najbardziej prosta i najbardziej, byśmy powiedzieli, mglista. Warto przywołać te słowa. Oto, ponieważ to uczyniłeś, bądź ty przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wąż przecież taki był, ale widocznie dlatego także został wybrany, żeby małe dziecko czytające ten tekst sobie uświadomiło, w jaki sposób to wąż się przemieszcza. To właśnie pełzając, czyli w sposób daleki od postawy wyprostowanej człowieka, od postawy, jaką przybierają zwierzęta czworonożne, czy nawet dwunożne, zawsze jest upodlony, zawsze właśnie jest tym, który jest najniżej. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. I słowa najważniejsze. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono, to potomstwo, ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. To jest zapowiedź wojny totalnej i zapowiedź wyniku tej wojny. Całkowicie unicestwiony będzie wąż, bo to jest metaforyczne sformułowanie, zdeptać czy zniszczyć głowę, to znaczy całość. Głowa jest jakby kwintesencją całej osoby. Z tego też bierze się litera rosz, bo to jest tworzone jakby z głowy także węża. Zniszczysz głowę, zniszczysz całą istotę. Ta głowa jest takim prapoczątkiem, arche wszystkiego. Natomiast wąż będzie miał częściowe zwycięstwo. Będzie godził albo ugodzić je w piętę. To jest zapowiedź bardzo niedoskonała, ale jest najważniejsza, bo pierwsza, że będzie kobieta i że nie ona, ale jej potomstwo, albo jak potem okaże się w bliższych zapowiedziach, jeden potomek sprawi pokonanie tego, który jest nieprzyjacielem Boga i człowieka. Poniesie szkodę przez cierpienie, przez mękę, przez śmierć na krzyżu, ale ostateczne zwycięstwo będzie po jego stronie. W taki sposób dziękujmy Bogu za to, że nas zaraz chciał wybawić, nie czekając na kolejne pokolenia, ale też od razu po upadku pierwszego człowieka zapowiedział, że będzie wyzwolenie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.